3. Proszę Państwa, w związku z tym, że przyszło, było wyłożenie publiczne, były konsultacje społeczne i również dzielnice w tej sprawie mogą i powinny, bo to ich dotyczy, w sprawie ordynacji wyborczej do rad dzielnic miasta Krakowa został zgłoszony nowy projekt i zarząd zaproponował zmiany do projektowanej ordynacji. Ja może przeczytam i jeśli będą jakieś pytania, ewentualnie poprawki, proszę. Wnioskuje się do punktu 5, paragraf 2 w dziale zasady ogólne następującej treści. Wybory do Rady Miejskiej odbywają się w innym terminie niż wybory do Rady Miasta Krakowa ze względu na ich lokalny charakter i ordynację jednomandatową. Dlaczego taka została zaproponowana strona? Otóż, proszę Państwa, kadencja trwa 4 lata zgodnie z ustawą. W związku z tym, jeżeli nasza kadencja trwa 4 lata, to będzie trwała do miesiąca stycznia, nie do października. Dlaczego ona została zmieniona wtedy? Otóż głównie chodziło o to, żeby nie blokować ordynacji wyborów do Rady Miasta terenami dzielnic, dlatego że wybory do Rady Miasta rządzą się innymi prawami. Między innymi chodziło o to, żeby nie omijać prawa wyborczego, które na jednych gruntach można wtedy wnioskować i na prezydenta, i na radnego miasta, i na radnego dzielnicy. Przypomnę, że radnych dzielnicy nie dotyczą ograniczenia finansowego, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą. W przeciwieństwie do prezydenta, do wyboru do prezydenta i na radnych miasta. I uważamy, jako zarząd, i zaproponowaliśmy, ażeby tak już zostało, że są w innym terminie i ci, co chcą wybrać i ci, co chcą być, żeby konkretnie rynku pokazało, że wybory nie są, mają swoją, że tak powiem, no nie może, no mają, są już dzielnice, to jest 6. kadencja i tradycje 20 lat samorządu i są dojrzałe. I proponujemy, żeby taka poprawka była, żeby ta kadencja była 4. Druga, że wnioskuje się o wykreślenie z paragrafu 3 treści o konieczności przeprowadzenia wyborów łącznie z wyborami Rady Miasta, bo to jest połączenie jedno z drugim. To jakby dotyczy tego samego. Trzecim, żeby paragrafiem 22 proponowane zapisy dotyczącego odstępstwa od normy przedstawicielskiej w nowej ordynacji wyborczej jest 50%. Proszę Państwa, powoduje to dosyć poważne, no można w sposób poważny już wypatrzyć wynik wyborczy przy okręgach wyborczych, bo skoro okręgi wyborcze różnica mogłaby dochodzić do 50%, czyli to jest dosyć duża, ta norma przedstawicielska byłaby dosyć duża różnica. Proponujemy zapis poprzedniej, tak samo jak poprzedniej, poprzedniej ordynacji wyborczej, czyli 20%. Następnie przywrócenie obowiązku stałego pobytu zamieszkania. Ja bym prosił obowiązku stałego pobytu zamieszkania kandydata dzielnicy, na której kandyduje się przez minimum pół roku przed dniem wyboru. Podobny zapis był poprzedni. Chodzi o to, żeby jeśli wybory mają charakter lokalny i radny dzielnicy ma być tym sąsiadem, który zna problemy z ulicy, okolicy, osiedla, to trudno, żeby to był spadochroniarz, który jeszcze, przepraszam za to określenie, ale który jeszcze niedawno mieszkał w drugiej części miasta i się przemawiał w ostatniej chwili, chociaż wiemy, że meldunki za chwileczkę mogą nam zniknąć z firmamentu. Natomiast i tak każdy się określa, ile, gdzie, no, że jest mieszkańcem, że mieszka. Oczywiście ten zapis, przez to, że nie mamy dunków, będzie trudny do zrealizowania, ale uważamy, że powinien to być jakiś... Zostanie oświadczenie nawet tego kandydata. Na przykład. I podobna sytuacja, że w nowym zapisie, to jest w punkcie 5, nie ma wymogu zbierania podpisu, proszę Państwa. Oznaczałoby tak, że osoba nie mieszkająca w dzielnicy, nie musząca zbierać podpisu, mogłaby zostać kandydatem na radnego. Uważamy, że ona powinna mieć jakieś poparcie społeczne, sąsiadów, osób, które, mieszkańców, które mogą zweryfikować, czy
poprzednią kadencję, jeżeli już był radnym, a jeśli nie, to osobę, która czymś się wykazuje, czy nawet zachęci do tego, że jest w stanie reprezentować tych ludzi jako radny dzielnic. Uważamy te zapisy za takie bezpieczne, apolityczne i podkreślające lokalny charakter dzielnicy i wybory jako wybory do tej rady, która powinna bezpośrednio służyć mieszkańcom i to przestać się spodziewać. Wydaje się, że te 5 punktów jest takimi punktami nie burzącymi całej ordynacji, ale takie szczegóły, które są według nas takim elementarnym, które powinny zostać zachowane. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan Wiesik. Co do 4, to nie mam żadnych zarzutów. Myślę, że jak najbardziej są sensowne, to na pierwszym mnie zastanawia. Ponieważ akurat tutaj chyba nie przekonał mnie pan, panie przewodniczący, jeśli chodzi o argumenty. W uzasadnieniu mamy tak, że te dodatkowe wybory nie generują żadnych kosztów. No muszą generować jakieś koszty. Odpowiadam. No nie generują, bo proszę państwa, do wyborów do rad dzielnic... Znaczy, uzasadnienie rozumiem, że nie czytałem, uzasadnienie dosyć mocno opisuje. Proszę państwa, w wyborach do rad dzielnic są osobne komisje wyborcze, osobne lokale, osobnie osoby, które liczą i one w żaden sposób nie korzystają z żadnych innych... Znaczy nie ma tak, że na przykład jest taniej, bo jedzie jeden samochód, który coś dowozi, rozwozi, jest to inny lokal, inna urna, inna komisja licząca i zupełnie inne plakaty, w związku z tym to jest, odbywa się niezależnie. No dobrze, ale kwestia chociażby frekwencji, chociażby jakby, nie wiem, wygody mieszkańców i tak dalej. No mimo wszystko, jeżeli już idą do wyboru do rad miasta, to tutaj przejść do następnego, to jest tak, to jest to samo, to jest to, ta sama szkoła, na przykład to następne pomieszczenie. Ale często już było, muszę panu powiedzieć, że były zarzuty w poprzednich kadencjach, że przychodzono wrzucać na urnę do radnego miasta i myślano, że wykonano już ten wyborczy, bo 2 pokoje dalej było do rad dzielnic. Jeżeli wiemy, że oznaczenia niewłaściwego moim zdaniem. To nie, nie mówię, ale panie Miśku, tak mówię, no to są różne zdania, oczywiście to jest nasza siła różnorodności. Tutaj mówię, to poza tym no, te dwie rady powinny się zastanawiać. Ale nic nie stoi na przeszkodzie. Czy zna pan jakiegoś radnego miasta oprócz pani radnej, która tutaj jest znana jako radna dzielnica? Nie o tym mówię. To jakby nie wiem, no czasookres pracy jednej rady i drugiej powinny ze sobą współgrać. Tak jest moje zdanie. Znaczy, ja myślę, że też tutaj na poparcie wieśka można przetoczyć w wyniku wyborów liczby głosów, jakie dostaliśmy w ostatnich wyborach, a jakie były w wyborach 6 lat temu. To były znacznie większe. Frekwencja znacznie większa, to jest około 10%. Ja też się zastanawiam, bo to już rozumiem, tutaj przypuszczam, że to jest to o... przesunięcie jest proste. Ale z jednej znaczy moim zdaniem chęć przełączenia tego wyboru to jest podyktowana też tym, że właśnie to partii dzień wyboru. Nie, chcemy odpartyjność wyboru. Proszę państwa, jesteśmy jedną z nielicznych 4 rad w Krakowie, którą nie ma jakby partie polityczne, to, że każdy z nas ma swoje przekonanie, ale nie ma jako rada, że jest zarządzanie, że jak na przykład, nie wiem, wybiera się gdzieś poza obrębem rady, czy jakieś upartyjnienie. I uważam, że akurat dzielnicy powinny być niepolityczne, nie włączone w ogóle w upartyjnienie, nie powinny być czy skorelowane ani z prezydentem, ani z radnymi miasta, tak jak mówię, jest to również pokażę wejścia tego klucza do potrzeby. Pan Adam. Ma pan rację, mimo upartyjnienia można być zapłamany do etykotek, to się zgadza, ale tak samo jak wiecie, uważam, że jednak dla jakby wygody też mieszkańców, jeden termin zwiększa frekwencję, zwiększa świadomość tych osób, które głosują i uważam, że no, powinno być to w jednym terminie. Do pozostałych punktów się zgadzam, ale uważam, że punkt, który mówi o stałym pobycie, uczestniczyłem w różnych dyskusjach, w różnych gremiach i wzięło się to stąd, że wiele osób na przykład mieszka pod Krakowem, ale tak jak nie wiem, dyrektorka przedszkola, nauczycielka, większość swojego życia społecznego poświęca w tym regionie, w którym pracuje.
I ona chciałaby na przykład, nie wiem, na ulicy Kuczewy, jak jest dyrektorką przedszkola, tam po prostu również być radną, bo więcej by zrobiła dla tego lokalnego środowiska, niż mieszkając zupełnie gdzie indziej, a mając tylko adres zameldowania na przykład na ulicy Lipskiej, bo dają ludzie mieszkania we wspólnocie, a nie mieszkają w ogóle, a będą mieli prawo startować. Więc uważam, że nie będzie obowiązku mężczyznowego. Więc. Dziękuję Pani Wyszko. Panie Wyszko, będzie drugi raz, będzie dany teraz tak. Marzena Jacek. Nie zgadzam się z Panem Adamem, dlatego że Pan powiedział coś bardzo ciekawego. Pracując na danym stanowisku, na przykład w przedszkolu, to ma Pani realizuje pracę, za którą jej płacą dokładnie, wychowuje, opiekuje się dzieci, ale równocześnie właśnie w przedszkolu spędza. A radny powinien ma kontakt z mieszkańcami, głosujcie na mnie. Natomiast dla Pani, pracują wiele, przepraszam, ja Pan nie wiem. Pan nie przebił. Siedzę pracy 8 godzin, 9 godzinę na stanowisku kierowniczym poświęca, po czym jest ktoś na 5 wieczór jadę do domu. To proszę mi powiedzieć, kiedy ta Pani idąc przez ulicę do domu wieczór z pracy, idąc na zakupy, ma czas zaobserwować, co z drugiej się dzieje w dzisiejszym. Kompletnie. Pani jak wraca wieczorem, to kiedy przepraszam? Ani Adam, nie patrzę. Pana, ja nie pracuję i mam czas od rana chodzić, jak idę na zakupy wieczór, jak chodzę, mam czas. Ja pracowałam, też miałam czas, bo wracałam o godzinie 15, idąc na piechotę od Matecznego, przechodziłam codziennie wszystkie swoje ulice. Natomiast spędzając w kawinie ileś tam godzin swojej pracy, absolutnie nie uważałam się, chociaż mnie denerwował stan drugi, jak dochodziłam, żebym ja mogła decydować o wydatkach ludzi, którzy tam siedzą, mieszkają i są w nocy, w dzień, cały dzień. Bo dla mnie była ważna ta jedna ulica. I tak samo przypuszczam, że dla kogoś, kto pracuje na ulicy Kutrzewy, będzie ważne, żeby mógł samochodem dojechać i miał miejsce parkingowe na Kutrzewy, a już to się dzieje na Rolego czy na Dworza, to nie będzie wiedział, bo nie wierzę w to, że po tylu godzinach intensywnej pracy będzie miał czas poświęcić chodzić pod załóżko. A problem tego, jak się ma się wpływ na mieszkańców typu mam 300 dzieci w przedszkolu, mam 300 głosów do głowa. Więc to nie było pytanie. Nie chodzi o głos, to praca na tego społeczeństwa. Tej osobie, która pracuje na stanowisku podczas godzin pracy, to nie jest praca społeczna. Teraz dziękuję Pani Jacek. Może odniosę się do tego, nawet gdyby ten zapis się pojawił, to myślę, że wszyscy jesteśmy świadomi, że zawsze znajdą się ludzie, którzy go będą w stanie obejść, nawet jeżeli będzie, to będzie na dobku, tylko będzie kwestia oświadczenia. Określam się takie oświadczenie, znamy przypadki, że ktoś mieszka zupełnie gdzie indziej, a startuje w wyborach i z radą danej dzielnicy, więc to jest, było i będzie, niezależnie jaki zapis będzie sformułowany. Kwestia jest tak naprawdę też pewnej uczciwości wobec siebie i innych. Druga rzecz, ponieważ tutaj w momencie, kiedy rozpoczęła się dyskusja na temat punktu trzeciego, czyli tych dotyczących odstępstwa od norm przedstawicielskich, pan Bolesław Markiewicz był uprzejmy skomentować, że było nie w porządku w tamtej kadencji. Prosiłbym o rozwinięcie się tego tematu. Jesteśmy, proszę Państwa, w rzeczy, która dotyczy ordynacji wyborczej. Jeżeli pan Bolek Markiewicz uważa, że w tamtej kadencji było coś niezgodne z prawem, to myślę, żeby to powiedział na tej sali, a nie mówił tego cichaczem i półsłówkami. Proszę Panie Bolku, niech Pan... Już Pan nie potrzeby mówienia, bo stosowne pismo zostało napisane do wojewody krakowskiego. I jest, proszę Pana, ślad, i nie widzę, żebym ja Panu tłumaczył, żeby Pan po prostu... No nie, tylko Panie Bolku... Powtarzam Panu jedną rzecz. Pewne rzeczy w poprzedniej kadencji, kiedy Pan był przewodniczący, proszę Pana, były zrobione w sposób na zasadzie
mamy rację i najlepszy dowód jest taki, że stary podmiot przeszło dwa mandaty. I ja bym mówił, ale no. Nie, nie, no to proszę, proszę mi wytłumaczyć, ja czy pan, nie, bo pan stwierdza, że... Ale to nie jest najoficjalniejsze. Panie przewodniczący, jeżeli ktoś mi zarzuca, że zostały złamane jakieś procedury, to ja bym prosił, żeby to jednoznacznie zostało wyjaśnione. Bo jeżeli są uchybienia, to uważam, że to nie są uchybienia pana Bednarza, przewodniczącego tamtej kadencji, tylko ponieważ nie podejmuje jednoosobowo decyzji, tylko wszystkie rzeczy są podejmowane chyba w gremialnej. Jak się pozwoli uspokoić emocje w prosty sposób. Proszę państwa, dzielnica, jeśli nawet wydawała, to wydawała w tej sprawie opinię. Komisarz wyborczy i prezydent decydował o tym, znaczy proponował, a prezydent decydował o tym, jakie będą okręgi wyborcze. Zarówno do Rady Miasta decydował o tym Rada Miasta. Ale panie przewodniczący, ja to wiem. Prosiłbym w takim razie, żeby pan. I na tej sali o tym nie decydował. Pana Markiewicza wyjaśnić mu to, że jaka jest procedura. Bo ja sobie nie życzę po raz kolejny słyszeć, że ja nie wiem, zabrałem z podwórza dwa okręgi wyborcze, że zostały jakieś naruszone. No tak, pozmieniała Rada Dzielnicy. Ale Rada Dzielnicy miała większość i grupa, którą pan reprezentował, miała większość. I proszę pana, nie wchodząc w szczegóły, to się więcej już nie zdarzy. Panie Borku, ja rozumiem, że w momencie, kiedy pan przesuwał granicę okręgu Rybic do Płaszowa i 500 osób z Płaszowa poszło do Rybic, i wtedy pan miał tą, że tak powiem, większość i w zbiorowej mądrości Rada to uchwaliła i w ten sposób okręgi były podzielone, że w ubiegłej kadencji i to w tamtej kadencji część mieszkańców Płaszowa należała do okręgu do Rybic, dzięki panu, to było w porządku. Natomiast ja panu powiem jedno. Pan mnie proszę. Dokładnie tak samo było tutaj. Natomiast powiem panu jedno. Jak pan popatrzy, jeżeli się nie zmieni, znaczy jeżeli powiem tak, jeżeli pan chce zachować ilość okręgów w starym podwórzu, w niezmienionym formie, to powinien pan głosować przeciwko uchwale zaproponowanej przez zarząd. Proszę pana, ja będę głosował, to jest moja prywatna sprawa, bo to pierwsze. Ja tylko pan... I pan mnie nie będzie tutaj głosował. Ale ja panu... To pan mnie nie zgadza. Ja bym chciał się odnieść do tej konkretnej rzeczy. Rozumiem, że sprawy mamy... Jest zaszłość. Informuję, że w tej sprawie dzielnica ma tylko głos opiniujący, ewentualnie wnioskujący, nie podejmujący decyzję. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym, czy są jakieś poprawki? Tak, pan Nowak to się przeczyta. Dobrze. Jeszcze ktoś? A, pan Nowak. Mam proszę pana na jeszcze? Nie. Poprawka pana Adama Brony. Nie. Znaczy, przepraszam, pana Szymona, przepraszam. Już tak przyzwyczajenie. Może trzeba zaznaczyć, że przyjrzymy się. Udzieli się ogólnie atmosfera. Poprawka pana Jacka Młynarza. Należy dodać kolejne punkty. W paragrafie 7, punkt 1 ordynacji wyborczej. Miejsce 45 dni wprowadza się 90 dni. Musimy zobaczyć. To jest najpóźniej 45 dni przed dniem wyborów samorządowych. Miejski komisarz wyborczy ustala w formie zarządzenia liczbę wybierania członków rady odpowiednio ustawy w samorządzie gminy. Czyli pan chciałby, żeby to było wcześniej. 90 dni czy 3 miesiące? 90 dni mało dla niego. Dobrze, punkt 2. W paragrafie 23, punkt 1 ordynacji wyborczej, miejsce
na 3 miesiące wprowadza się na 6 miesięcy, w punkcie 2 miejsce 4 miesiące wprowadza się 7 miesięcy, w punkcie 3 miejsce 45 dni wprowadza się 90 dni. Jak pan to mówi? Tutaj jest kwestia okręgów wyborczych, tutaj przeczytam może, paragraf 23 punkt 1. Podział dzielnicy na okręgi wyborcze jest stały. Zmiany granic okręgów wyborczych mogą być dokonywane najpóźniej na 3 miesiące przed dniem wyborów samorządowych. Jeżeli konieczność taka wynika ze zmiany w podziale terytorialnym gminy, zmiany liczby mieszkańców danej dzielnicy lub z innych istotnych przyczyn. Myślę, że 3 miesiące to trochę mało, żeby było. Nie. Moi drodzy, ale ja tylko jeśli mogę wejść słowo, to te 3 miesiące polegają na tym, że zlicza się, proszę Państwa, wtedy kiedyś trzeba powiedzieć stop, żeby zobaczyć, ile jest mieszkańców dzielnicy i gdzie oni mieszkają. Jeśli ten stop mówimy 3 miesiące, mówimy teraz 3 miesiące, jeżeli mówimy 6 miesięcy, to potem może się okazać, że na przykład oddawane są budynki, chodzi o to, żeby oddawały na czas wyborów maksymalnie, ile poszczególnych ludzi mieszka w poszczególnych obszarach. Ale budynek, zdaje się, on ujmuje od rok wcześniej. Tak, chyba nie, na koniec roku, tak? Ale już nie będziemy roku, tak ja nie wiem, jak to będzie. Czy przez urząd skarbowy ktoś się zadeklaruje, nie mam pojęcia, jak to będzie. Czy to oświadczenie? Nie wypowiadam się. Czyli tutaj pan chce zmienić, żeby to z 3 miesięcy na 6, a następnie 4 miesiące na 7, tak? A co tak jest kwestia, jeżeli rada przedstawi najpóźniej na 7 miesięcy przed dniem wyborów samorządowych swojej opinii w powyższej sprawie, muszę decyzję w sprawie granic numerowych podjąć się do konsultacji. Czy pan chce 4 miesiące zmienić na 7? No to jest powodzie tak, jak jeżeli byśmy zmienili pierwsze 6 miesięcy, to musimy też dalej iść i zmienić tutaj 7. Wydłużyć, żeby było miesiąc dłużej. No i w ostatnim przypadku też do 90 dni. 45 dni. Zarządzenie Miejskiego Komisarza Wyborczego ustalające okręgi wyborcze podaje się do publicznej wiadomości wyborców poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej o obwieszczeniu w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa najpóźniej 45 dni przed dniem wyborów samorządowych. Ja nie wiem, czy to nie jest korelowane z wyborami, z ustawą, z ordynacją tą do Rady Miasta, że to się wydają, ale to są wymogi chyba ustawowe, ale nie chcę tu się wyłączać. Dobrze, ale jest taka propozycja. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania? Rozumiem, że tu w trakcie nie wiem, o co chodzi. Natomiast jest poprawka, jest poprawka, bo ten podpis tutaj jest nierozczytany, pan Jasławskiego Szczytnego. Pański, że tak powiem, pańska wiedziałka. Tak, mi są zainteresowani, bo są dwa. Ja, propozycja pana Wieśka Nowaka jest, aby wykreślić punkt 1.2, żeby te wybory były w innych terminach. Żeby w tym samym punkcie. Czy ktoś jeszcze z Państwa pisze jakieś poprawki? Nie widzę, w związku z tym przystąpimy do głosowania. W pierwszej kolejności głosujemy poprawkę pana Jacka Młynarza. Przed pierwszym omawialiśmy. Chodzi o wydłużenie terminu w ordynacji wyborczej te 45 dni do 90 i potem z 3 miesięcy na 6 miesięcy, 4 miesięcy na 7 miesięcy i z 45 dni na 90. O czym pan Jacek Krzysztof tutaj mówi. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęcie poprawki pana Jacka Młynarza? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 3 za, 4 przeciw, 8 wstrzymujących. Stwierdzam, że rada nie przyjęła, że poprawka nie uzyskała wymaganej większości. I poprawka numer 2 pana Wiesława Nowaka o wykreślenie punktu 1 i 2. Punkty dotyczą terminu wyborów, które tutaj wnioskujemy, żeby pozostały takie, jakie są. 4 lata kadencji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki pana Wieśka? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jeszcze raz. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wyniki 3 za, 6 przeciw, 7 wstrzymujących. Stwierdzam, że rada nie przyjęła poprawki, nie uzyskała większości. W związku z tym
głosujemy. Druki odwrotne. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku numer 3? Kto jest za? Jeszcze raz, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? 13 za, 1 przeciw, 3 osoby wstrzymujące. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę według druku nr 3.